to co? List Doliny Inverse. Skąd ktoś wie, że tu jestem? Kto mógł to przysłać? Ktoś o imieniu Filia. Kto to jest? Żagle na maszt. Podsumowując, drodzy przyjaciele, jedno stało się jasne. Bariera potworów, wewnątrz której żyliśmy przez ponad 1000 lat, została zlikwidowana. Czy to oznacza, że teraz możemy podróżować po innych wymiarach? Poszerzyły się nasze horyzonty? Dziwne, że bariera, której wcześniej nie mogliśmy pokonać, nagle zniknęła. Spójrzcie, ten słup światła jest dowodem na to, że bariera zniknęła. Ale co to jest ten słup światła? Trudno powiedzieć. Legendy i literatura nam dostępna nic na ten temat nie mówią. Mam nadzieję, że nie zapowiada to żadnej katastrofy, która się ma zdarzyć. Otóż to, nie możemy siedzieć tu spokojnie i ignorować tego faktu. Królestwa Świata Zewnętrznego może właśnie teraz obmyślają plan napaści na nas. Z tego powodu my, władcy Seirun, proponujemy wysłanie delegacji pokojowej. Proszę o współpracę inne kraje. Ja, Amelia Wiltesla Seirun, przemówię w imieniu mojego taty. Zaraz wszystko wyjaśnię. Chwileczkę, Gauri. To sashimi zamówiłam dla siebie. Co ty mówisz, Lino? Zaszkodzi ci. Uwielbiam owoce morza. Ta ryba była fantastyczna. To prawda. Czuję się usatysfakcjonowana. Biorąc pod uwagę, że nie mogliśmy podróżować do świata zewnętrznego przez ponad 1000 lat, te stawki wydają się trochę małe. Tak sądzisz? A tak przy okazji, mogę cię o coś zapytać? Zaczyna się. Co to jest zewnętrzny świat? Wciąż tylko zadajesz pytania, półgłówku. Słuchaj. Mieszkamy tu, prawda? A wybrzeże tego królestwa jest tu, gdzie właśnie jesteśmy. Dotychczas nie podróżowaliśmy poza granice kraju, ale ponieważ sytuacja się zmieniła, musimy wyruszyć na zbadanie zewnętrznego świata. Dlatego właśnie władcy innych krajów chcą wysłać tam delegacje. Sporo wiesz na ten temat. Musiałeś coś o tym słyszeć. Chyba, na pewno. To czemu nikt tam dotąd nie pojechał? Znów nie zrozumiałeś najważniejszego. Może marnuję swój czas, ale wytłumaczę ci. 1000 lat temu władca ciemności Szabranigdo narodził się po upadku potworów. Od tamtego czasu powstała potężna magiczna bariera wokół regionu, w którym żyjemy, a którą czarni władcy wtedy wznieśli. Dlatego przekroczenie bariery pomiędzy światami stało się niemożliwe. Jednak w naszych czasach jesteśmy świadkami dramatycznych zmian. Dzięki bohaterstwu pięknej czarodziejki, wierny sługa czarnego lorda, Fibrizo, został unieszkodliwiony. W rezultacie możemy podróżować do zewnętrznego świata. To dopiero była czarodziejka. To byłam ja, idioto. Poza tym jest jeszcze ten słup światła. Odkąd zniknęła bariera, ten słup stał się widoczny. Ciekawe, co to jest. Wy nigdy się nie zmienicie. Dawno się nie widzieliśmy. Zel! Szmat czasu. Jak się masz? Dziękuję, dobrze. A wy? Co prawda trudno wyobrazić was sobie nieszczęśliwych, gdy jesteście razem. Czyżbyś szukał guza? Raczej nie. Przyszedłeś popatrzeć, jak łodzie ruszają w rejs do innego świata? Tak. Niech zgadnę. Myślisz, że w tamtym świecie jest coś, co pomoże uleczyć twoje ciało? Jakbyś miała takie ciało jak ja, przecież to nie twoja wina. W porządku. Jestem cierpliwy. Wysyłają delegatów z wielu krajów, prawda? Może uda ci się wślizgnąć między nich. Może. A jeśli nie, zawsze mogę wynająć własną łódź.
Widzę, że niezupełnie zatraciłeś ducha walki. A wy? Co tu porabiacie? Chcemy sprawdzić ofertę, którą otrzymałam dzisiaj w liście. Ofertę? Nie wiem, kto to przysłał, ale proponują niezłą zapłatę. Choć i tak myślę, że to jakieś oszustwo. Co to? To ja złożyłam tę ofertę. Czyli pani jest... Tak, jestem Filia. Ja wysłałam ten list. Pan jest panem Zelgadisem Greywards, a pan to Gauri Gabriel. Widzę, że zasięgnęła pani o nas języka. Wiem też, że pokonaliście pana piekieł, Fibrizo. Wszystko jasne. To jaką ma pani dla nas propozycję? No cóż. Chcę się dowiedzieć, na ile was naprawdę stać. Na ile nas stać? Po co to pani? To się okaże. Co ty robisz, Gauri? Nie to, o czym myślisz. Chcę tylko coś sprawdzić. O co tu chodzi? Ależ boli. Sam sobie jesteś winien. Ale przecież ci tłumaczę, że jesteś bezwstydny. Czemu to zrobiłeś? Naprawdę interesuje cię, co ona ma pod spódnicą? Nie bądź śmieszny. Chciałem tylko coś zobaczyć. Więc po co tam zaglądałeś? Zobaczyłem ogon. Ogon? Ta dziewczyna miała ogon. I dlatego zaglądałeś pod jej spódnicę? Rozumiem. A już myślałem, że zaczynasz interesować się innymi dziewczynami. Co to ma znaczyć? Co to jest? Waży chyba tonę. Oprócz tego, że ta dziewczyna jest atrakcyjna, rzuciła to lekko jak piórko, a to oznacza, że jest wyjątkowa na swój sposób. Ostatecznie nie ma się co dziwić, że spotkaliśmy na tym świecie dziewczynę z ogonem. Zdarzają się przecież wilkołaki i syreny. Dziewczyna z ogonem jest jednak dość podejrzana. Czyżby to oznaczało nowe kłopoty? Kto wie? Ciekawe, czy zobaczymy pieniądze, które nam obiecała. Obywatele, po raz pierwszy od tysiąclecia postawimy stopę na nowej ziemi. Na razie nie wiemy, co nas tam czeka. Czy powitają nas tam z ochotą, czy też całkiem przeciwnie. Może nas tam spotkać wiele niebezpiecznych sytuacji. Ale równie dobrze mogą się przed nami otworzyć nowe możliwości. Teraz nadszedł czas, by zrobić ten pierwszy krok. Dajcie mi mapę. Aby ominąć pustynię, nasza flota wyruszy wzdłuż południowego wybrzeża. Okrętem flagowym będzie Seifit ze Świętego Królestwa Seirun. Drugim statkiem będzie... Przecież tym, który zorganizował wyprawę, jest Phil. Czyżby to była Amelia? Patrz, Zel. Amelio, to ja. Coś mi się przesłyszało. Chyba cię nie usłyszała. Zobaczymy się z nią później. A wtedy... Ale co z tą dziewczyną, Filią?